Cześć. Cześć ponownie. Dzisiaj chcę Wam pokazać szybko znowu ogród, który tak aż bardzo się nie zmienił w sumie od ostatniej wizyty. I trochę pogadam może o fasoli, fasola. Chcę pozbierać te fasole, te strąki, na które teraz patrzę, które tam są ususzone już. I no, z gilli. Chodzi mi o fasolę tyczną. I pierwszy raz mam takie doświadczenie w ogóle z tyczną. I może będę chciała Was o coś zapytać. Jakie macie ulubione gatunki swoje, jakie możecie polecić, co z nią robicie i tak dalej. Czy co z nią robicie, no jecie, no to nad tym się już zastanawiałam, zanim posiałam, ale przyznam, że nasiona wpadły mi w ręce, jakoś nie planowałam bardzo tego wcześniej, wpadły mi w ręce i tak właściwie chyba powstała gildia też troszkę z tej wymiany nasion, to mi dało taki pomysł, żeby spróbować. Także będę Was pytała o to, co, jakie macie, jak i co tam ciekawego z nich można zrobić, jak przechowujecie i tak dalej. Może jakieś macie fajne odmiany do polecenia, a może też chcecie się wymienić na te, które ja tu mam. Zaraz Wam pokażę, jakie mam. Czyli krótki tur i coś tam o fasolach. Zacznę od tyłu wyjątkowo, żeby Wam się za bardzo nie nudziło. Słuchajcie, jabłka już się powoli też kończą, to apogeum minęło, tu na tych wyższych gałęziach już prawie nie ma, tu na tej takiej, co była tak bardzo nisko, jeszcze trochę jabłuszek jest niewielkich, trochę leży, trzeba zobaczyć, czy coś do zebrania, brzoskwinie też troszkę pospadało i no, można od razu pokażę, jak one są po, jak się zabliźniają po tych ranach od gradu, to jest tydzień minął, tydzień, o właśnie spadła, dziękuję bardzo. Na przykład jak patrzę na tą krzewuszkę, to też myślę sobie, że się muszę nad nią zastanowić, jakieś cięcie odmładzające tu chyba przeprowadzić, poczytać o tym. To jest stary krzew, on był taki bardzo wysoki, jak ja tu przyszłam, a ten tu drugi był mały, naprawdę malutki. I ten drugi tutaj tak wyrósł, a ten no być może moje nieumiejętne przycinanie, a też widzę, że jest to sucha sytuacja. No nie wiem, albo po prostu ten krzew jest już stary. Jak znacie się na krzewuszkach, to proszę skomentujcie, krzewuszka, taki krzew kwitnie tak, o jeszcze tu ma drugi rzut. No tak to wygląda pięknie, po prostu mój tu część kwiatowa, haha. Pousychane są te piękne, wysokie, to jest Rudbeckia naga. Tutaj mam, o, nasiona szpinaku, koniecznie muszę sprawdzić, co tutaj i o co tu chodzi, czy tu coś przetrwało, bo mam tu jeden szpinak, ale on jakiś tu jest niewyraźny, te nasiona. A są. O, już wiem, co będę zaraz robić, bo szpinak bym chciała. No, brzoskwini trochę leży też, no i co? Idę dalej. Czekam, aż ludzie przejdą, wiadomo. Dobra. Ognik. Wydaje mi się, że już nie będzie koszenia trawy w tym sezonie. Mogę się mylić. Jest, no, ostatni dzień sierpnia jest i słuchajcie, czuć to, ja to czuję, troszkę się ochłodziło, od tygodnia jest chłodniej, wieczory są chłodne, tu te przegorzane, uschnięte co prawda, ale te ich kwiatostany ja je zostawię, one w zimie, to wszystko zostanie, ja tu nic nie będę robić. O, widzę, że żeleźniak nawet trochę powstał po tym deszczu, bo liście już leżały tutaj. Tu jest taki miszmaszowy trochę ten, znaczy tu wszystko, ja wszystko wiem, gdzie co jest, tak? Ale tak może to nie wygląda jakoś super wyjściowo teraz. Ale to cóż. No i idę do warzywnika. No więc tu większych zmian nie ma. Hmm.
Widać, że na cukinie niektóre jeszcze są. Sporo jest, ale widzicie, można zaobserwować bardzo ciekawą rzecz, o której ktoś wspominał też, o tym, jak się zabliźniają owoce. Naprawdę to już jest taka twarda skóra i o ile nie ma jakiegoś szalonego wzrostu w tych dniach i ściółki trzeba dołożyć, być może i podlać, chociaż jutro ma padać, więc cukinii chyba nie będę podlewać. No i tak to wygląda. Tak sobie tu można poczłapać pomiędzy i popatrzeć. No, zresztą. No, jeszcze coś tam nieco jest, ale o, widzicie, żółkną czasem. No, trzeba je zrywać pewnie już. Ja chciałam kilka zostawić na nasiona, przyznam. Ale nie wiem, coś nie idą tak w nasiona, bo one się tak, pamiętam, nasiona jak szły, to tak pęczniały. Robiły się takie wielkie, napęczniały i rosły strasznie, a tutaj no nie rosną. Może zacznę jakiś jeden krzew poddawać jakoś specjalnie i wtedy zobaczymy, nie wiem. Z drugiej strony zastanawiam, czy jest sens takie hybrydy, bo one się przepylają. O, tu coś się dzieje, chyba już na dowidzenia. Nawet jeszcze są niektóre małe zapisanki, młode, a te stare chyba trzeba zerwać. One mają bardzo twardą skórkę. Być może w nich są nasiona, chociaż trochę małe. I tak to wygląda. Trochę tu sobie rośnie, ale szału nie ma. Koniecznie widzę, że ściółki trzeba już dołożyć. Pracuję właśnie nad organizowaniem siana, bo mi się kończy, no i już trzeba 20-30 kostek na kolejny sezon. Ziemniaki, muszę przyznam, powiem wam, koniecznie wykopać i zobaczyć, czy tam coś w ogóle jest. Bo tu widzę, że są przy korzeniu takie pozieleniałe jakoś. Ale czy tam coś jest, czy ja coś zjem, to nie wiem. Eksperyment jeszcze będę opisywać. Sama nie wiem, czy jest udany. To znaczy, każdy eksperyment jest udany, według mnie, bo się czegoś człowiek uczy. Rzodkiewki, nasiona do pozbierania. Może dzisiaj zdążę, może nie. Ale szczerze mówiąc, doszłam do wniosku, że nie lubię rzodkiewki. Po prostu nie lubię. Nie smakuje mi. Może w mniejszych ilościach, może tak. I naprawdę jakoś dużo na rzodkiewkę miejsca nie będzie. No i co? Fasola, to zaraz przejdę do fasoli. Jeszcze dynie są. Ja je pozrywałam sobie i zaczynam konsumować. Nawet tą stąd duża mi się niechcący urwała, jak ją chciałam przesunąć, no to już ją wzięłam do domu. Że dynie sobie są, ale pęd tylko jeden tam tak trochę rośnie, jest zielony. Ale zostawiam. No i tutaj tu mięty się kładą. Pomidory leżą. Widać, że są poranione one. Prawda? Ale i buraczki odbiły. Widzicie, listki pięknie rosną. I w ogóle bulwy też. O, muszę właśnie chyba podlać wręcz. A jest wieczór, więc niektórzy się ucieszą, że będę podlewać wieczorem. No. No i tak to wygląda. Widzę, że porzeczki fajnie odbijają listki młode, bo wyglądały cienko. No i muszę troszkę poporządkować i się zacząć przygotowywać do jesieni. Troszkę chyba zmieniam koncepcję, gdzie miał być czosnek, gdzie co, ale myślę o tym teraz intensywnie, będę się dzielić. No i co? No i tak. I taki obraz. No i fasole. Tu są dwie odmiany tyczne. Jedna to z angielska, po prostu się nazywała jakoś runner. Mam jeszcze, to sprawdzę. Jest taka piękna, kolorowa, fioletowa, śliczna. Drugą też dostałam z wymiany i nie wiem, co, jak się nazywa. Może ktoś rozpozna. Piękna też jest. Zresztą w ogóle wszystkie fasole są piękne. Zaraz je pozrywam i będę sobie już tu od razu przebierać, bo już po co nieść do domu i wracać z tymi te łupiny z powrotem. Także wam pokażę na pewno też. Tyle mi wyszło wiaderko. Oczywiście tam jest dużo luzów, dużo strąków. To są te mniejsze tylko na górze. Tam te większe. I przy okazji, patrzcie, jeszcze zebrałam 3 kolby kukurydzy. Zdecydowanie zdolna. Jest twarda jak kamień. Ale będę miała na wymianę. Na pewno ususzę je. Może parę kukurydzy też posieję w przyszłym roku. Piękna jest. Piękna jest. Ła! No nic. Biorę się za
przebieranie tej fasoli. Jest to czynność bardzo relaksująca. Co prawda chłodno się już robi, ale myślę, że zdążę, bo to są duże strąki i zbieram się do tego. No i są. Jeszcze zostało mi troszkę tych małych, ale już chcę Wam pokazać, bo już się troszkę będzie robić ciemno i się boję, że nie zdążę i że nie będzie dobrego światła, tak żeby Wam tylko pokazać. Dobrze, to są te fasolki piękne, ale te, słuchajcie, te są takie piękne. Normalnie, żebym z nich zrobiła jakąś biżuterię prędzej chyba, niż bym zjadła. Są śliczne. Jeśli wiecie, jaka to odmiana, i te, dajcie znać. Te mam obie z wymiany. Te wiem od kolegi takiego, tylko nie wiem właśnie, nie wiem, jak one się nazywały. Ja zresztą z nazwami to nie jestem taka dobra w ogóle. Ale jestem ciekawa, może wiecie, może znacie. Tak dużo tych nie będzie, bo tam chyba tylko jedna roślinka przetrwała. Jeszcze są tu, jeszcze trochę jest na krzaku. Ale na pewno zachowam do wysiania następny rok, być może trochę więcej. Może akurat na przykład te będą lepsze niż te, no kto wie, nie wiem, na inny rodzaj. No i te, to przepiękne. Piękne. Bardzo miłe zajęcie, polecam, słuchajcie, łuskanie fasoli. Przy okazji można zauważyć różne rzeczy, które się dzieją wieczorem, jak nas nie ma, jeśli tam widzicie gościa. A też słyszę, że ptaki tam buszują, bo mnie nie widać tutaj, tam za krzakiem buszują i chyba w słonecznikach jedzą. I w ogóle różne tutaj mnie odwiedzają. Bardzo się z tego cieszę, także słuchajcie, no i co? Tym akcentem kończę. Dzięki za uwagę. Podzielcie się coś o fasolach. Powiedzcie mi. No i co? Do następnego razu. Miłego.